Cześć, ja jestem Anjon i witam Was w środku normalnego dnia, w RAID. Jesteśmy w środku wszystkiego. Jest to środek tygodnia. Jesteśmy mniej więcej w połowie fuzji i jesteśmy też mniej więcej w połowie CVC. CVC bez personalnych nagród jednak te kilka akcesoriów, które możemy wygrać, to też ciekawa opcja. Mamy dzisiaj troszeczkę. Późniejszy dzień, jeśli chodzi o fuzję, w tym momencie w zasadzie mamy odpalony Dungeon Divers, z tym, że nie pokrywa się on z żadnym innym turniejem. Dlatego ja zaczekam do jutra, zanim zacznę tutaj nabijać punkty. Natomiast zakończyłem dzisiaj Artifact Enhancement, korzystając oczywiście z metody, o której opowiadam Wam w jednym z poprzednich filmów. I mogę już odebrać nagrody. Fragmenty, jestem dokładnie w połowie, mam w tym momencie 200 fragmentów i pryzm kryształy, dzięki którym, oraz dzięki temu, że wymaksowałem również przez noc turniej Sandy Devila, będę mógł spróbować swojego szczęścia w otwieraniu czempionów z puli i to aż dwa razy. Mamy także do odebrania nagrody z Hydry. Zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego wpadnie. Hydra Normal. Sprawdźmy dwie skrzynki. Pięciogwiazdkowe, sześciogwiazdkowe buty, ale niebieskie. HP płaskie. Od razu lecą do sprzedania. I zobaczmy dalej. Sześciogwiazdkowa legendarna klata płaski. Defense. Mamy spit na dole. Przeroluję, jeśli wszystkie role pójdą w speed, może to zostawię wtedy. Sześciogwiazdkowe, ale niebieskie i płaskie, HP. Tutaj mogę się zastanowić nad zostawieniem butów z tą skin, z HP procentowym, przynajmniej na razie. I zobaczmy, skrzynka na poziomie hard, co ciekawego nam przyniesie. Dużo mityków, ale mityki pięciogwiazdkowe. Niebieski, home sześciogwiazdkowy, jest speed, wprawdzie niebieski, ale jakby dwa role poszły w speed, może bym się tutaj zdecydował, żeby go zatrzymać. Mój ekwipunek nie jest aż tak rozwinięty, jeśli chodzi o set protection, żeby od razu taki item wyrzucić. I druga próba. Mityczny sześciogwiazdkowy Stone Skin, crit rate, crit damage na, no ciekawe, to na pewno może znaleźć zastosowanie. Sześciogwiazdkowe buty stonskin Sześciogwiazdkowa tarcza, ale słaba. I zobaczmy epicki płaski HP leci do sprzedania. I ostatnia moja hydra, poziom brutal. Również dwie. Y tym razem jedna skrzynka, przepraszam. Nie udało się jej y zabić mojemu klonowi w tym tygodniu. I zobaczmy sześć. 3% atak, crit rate, crit damage. Niezłe, ale nie ma speedu. Nie, nie w tym secie. Tarcza ze speedem na razie zostawimy. Booty speed, protection. To może być bardzo dobry item. Na pewno go przeroluję przy następnym artefakcie enhancement. I mamy jeszcze broń sześciogwiazdkową z tą skin. Ok, coś może z niej się uda wykrzesać. Całkiem fajny item. Dobrze, i przejdźmy do portalu. W portalu, oprócz samon Pool, do którego zaraz przejdziemy, mamy progresywne szanse, jak to zawsze w czasie CVC. I czempioni są tutaj bardzo ciekawi, a przynajmniej ci Void, jest akryzja Mamy Riho, jednak ja nie będę otwierał żadnych swoich szardów w czasie CVC. Punktów mam wystarczającą ilość i nie mam tutaj żadnej dodatkowej zachęty. A pamiętajmy o tym, że w weekend mamy Champion Chase oraz Heroes Path, w którym ciągle nie wiemy jakie będą nagrody, ale mogą być bardzo ciekawe. Otworzę natomiast te dwa Prism szardy, na które nazbierałem. Otworzę je razem z wami, mamy 6% szansy na legendarnego czempiona. i tutaj jeśli o mnie chodzi, może tak nietypowo, ale ucieszyłbym się bardzo z Elenaril, a to dlatego, że mam dla niej 6 duszę. No i HP Burn na A1, którego nie można rezystować, to bardzo ciekawa opcja. Oprócz tego mamy Poisony i Poison Explosion. Miałbym dla niej na pewno kilka zastosowań. Jeśli chodzi o nową czempionkę dla frakcji High Elves, Owszem, owszem, miłoby było ją dostać, ale nie jest to jakiś dla mnie priorytet. Tatura, nie mam tego czempiona, również bym się bardzo ucieszył. W zasadzie z każdej legendy Lisandra również nie mam jej na koncie. Że jeśli uda się trafić legendę, będę zadowolony z każdej. A jeśli chodzi o epików, no niedawno trafiłem Royal Guarda, jeszcze nie zdążyłem go zbudować. Nie powiem, drugi również znalazłby zastosowanie w drugim timie na Hydrę, a z pozostałych ucieszyłbym się z Neldora, bo jego akurat jeszcze nie mam, a to świetny czempion na Fire Knighta Hard. I spróbujmy, zobaczmy co uda się z tych dwóch prób wylosować. Jednak spróbujemy za chwileczkę, zaraz do Was wrócę. I już jestem, próbujmy. Epic, ale jaki? Z Sk Fajny champion. Mam już ich. Nawet chyba nie zbudowałem jeszcze żadnego. I druga próba. Drugi epic. Jingle Hunter. Nic ciekawego. Wprawdzie to nowy champion dla mnie, więc trochę punktów padło jeśli chodzi o CVC. Ale tym razem nie miałem szczęścia. Kolejnych fragmentów zapewne nie będzie nam dane zdobyć nigdzie. Kupować ich też nie zamierzam, ale kiedyś z pewnością uda mi się wylosować jakiegoś dobrego czempiona z Prism Szardów, ale nie dzisiaj. Jeśli wy otwieraliście również Prism Szardy, podzielcie się, co Wam się udało wylosować. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!